Witam Was w najnowszym odcinku Rap Unboxing TV, czyli kanale na YouTube z największą bazą rapowych unboxingów w polskim internecie. Obecnie możemy się pochwalić ponad 500 filmami. Ale do rzeczy. Dziś mamy 4 września 2020 roku. Przed sobą mam paczkę, którą odebrałem z pracy i która musiała kilka godzin poczekać na unboxing. W środku znajduje się oczywiście dzisiejsza podwójna premiera od Taco Hemingwaya, płyty Jarmark i Europa. Zajrzyjmy więc do środka. To co widzicie to dwupak Jarmarka i Europy, który był dostępny w sklepie Taco Hemingwaya w niższej cenie niż jakbyście chcieli zakupić płytę osobno. Dwupak jest już niedostępny, a płyty możecie zakupić tylko w wersji standardowej. Obie płyty są obecnie połączone obwolutą, którą sobie zaraz zdejmiemy. Zarówno Jarmark, jak i Europa ukazały się nakładem nowego labelu 2020, który założyli Problem, Taco Hemingway, Jedynak z Flirtini oraz DJ Chwiał z The Returners. Ok, na pierwszy rzut idzie Jarmark. Jeżeli chodzi o Jarmark, jest on już dostępny na serwisach streamingowych od około tygodnia. Był promowany mocnym singlem Polskie Tango, który obecnie ma już wiele milionów wyświetleń. Jak widać, całość schowana jest w takim kartonowym pudełku z przyjemnego w dotyku kartonu matowego. Z tyłu znajdziemy tracklistę i logo 2020. Warto zwrócić uwagę, że ta edycja preorderowa, którą właśnie pokazujemy, zawiera w sumie 13 tracków, w tym jeden jest ukryty. Zajrzyjmy do środka, zobaczmy co tam w środku się kryje. W środku znajdziemy digipak, gościnnie na mikrofonie pojawiają się Artur Rojek w dwóch kawałkach, Gruby Mielski i Ketchup, natomiast mamy sporo producentów, wymienię kilku z nich, są to Lanek, Borucci, Zepizep, Rumak czy Dims. Zdjęcia przedstawiające Taco w rzeczywistości lat 90. w komunikacji miejskiej, w jakimś tłumie. Autorem tych klimatycznych zdjęć, zresztą na obu albumach, jest Marcin Kępski, a za Art Direction odpowiada Ania Witko i Łukasz Partyka. Krążek w kolorze żółtym. Ok, tu mamy płytkę. Co dalej? Kolejnym elementem wydania jest książeczka, a w środku teksty kawałków.
prezentuje się to zacnie, całość jest też wydrukowana na takim grubszym papierze, który powinien trochę przetrwać. Tu mamy tył z podstawowymi informacjami o płycie, czyli kto pojawił się gościnnie. O, Tomasz Knapik się pojawia jako lektor. Kto odpowiada za mix, master i tak dalej. Ok, to jest książeczka. Kolejna rzecz, którą mamy, to stickery, które nawiązują do polskich logotypów z lat 90. I ostatnim elementem jest plakat, który już widzę, że jest sporych rozmiarów. Postaram się Wam go pokazać. To jest spód pudełka. Szkoda tylko, że no nie jest dostarczany na przykład w tubie, jak to bywało w wyjątkowych sytuacjach. W tym przypadku jest poskładany na wielokrotność powierzchni płyty. Plakat jest naprawdę spory. Jest w formie takiego kwadratu. To sobie poskładamy, czyli tak, w tym wydaniu mamy plakat, stickery, książeczkę z tekstami, digipak z płytą i wszystko zamknięte jest w takim gustownym boksie. Ok, teraz pokażemy Wam Europę. Na zewnątrz naklejka informująca, kto pojawia się gościnnie i jakich mamy producentów. Z tyłu znajdziecie stickera z logiem wytwórni oraz tracklistę. W przypadku tego wydania limitowanego mamy tutaj 13 tracków i preorderowy bonus. No i co, zerwijmy folię, zajrzyjmy do środka. Niestety nie odfoliowałem Wam tej pierwszej płyty, ponieważ w międzyczasie akurat padł mi telefon. No ale niestety będziemy musieli się bez tego obejść. Odfoliujemy sobie za to Europę. Folia zdjęta. Tak prezentują się boki pudełka. Na pierwszy rzut oka widać, że wydany jest to podobnie jak Jarmark. Jeżeli chodzi o formę, zaglądamy do środka. W środku, podobnie jak w przypadku Jarmarku, mamy digipak. Z tyłu tracklista. Możemy dowiedzieć się, że na mikrofonie gościnnie pojawili się BDOS, Szpaku, Oki i Borucci. Natomiast również mamy sporo producentów. Są wśród nich Lanek, Borucci, Zepizep, Rumak czy Dims.
Również mamy klimatyczne zdjęciówki. W środku krążek w kolorze takiego delikatnego beżu. Okej, sprawdzamy, co jest dalej. Widzę, że również znajdziemy tu książeczkę. W środku ponownie tracklista. Ok, to jest książeczka. Teraz przejdziemy sobie do stickerów. To również jest stylizowane na logotypy. Kojarzą mi się bardziej zachodnio, europejsko. Fajnie, bardzo ładnie to wygląda. Ok, i ostatnim elementem będzie plakat. Tu jeszcze pokażę spód pudełka. Widzimy tutaj ilustrację znaną już z okładki. Plakat jest tej samej wielkości co w jarmarku. Okej, no plakat jest fajny, duży, na pewno ucieszy fanów. Okej, czyli mamy wszystkie elementy, czyli jeszcze raz plakat. Stickery, książeczka z tekstami, digipak z płytą oraz kartonowe pudełko, w którym możemy sobie to wszystko trzymać. Jeszcze porównamy sobie z jarmarkiem. Muszę wam powiedzieć, że wydanie jest całkiem zacne. Jak sami widzicie, po długości filmu jest co pokazywać. Wydaje mi się, że też było to dostępne w preorderze za niewygórowaną cenę. A to wszystko jeszcze spina się w tej obwolucie, w której możemy sobie to trzymać.
Okej, moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, aby dać suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, by być na bieżąco z naszymi unboxingami. Staramy się w ostatnim czasie pokazywać naprawdę dużo ciekawych i różnych płyt. Jeżeli macie ochotę, to sprawdzajcie też na naszych serwisach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu. Na dziś byłoby to wszystko. Dzięki, cześć.